dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj loty pasażerskie, zadanie bazodanowe ze zbioru zadań CKE. Loty TXT, pasażerowie TXT i bilety TXT. W tych trzech plikach znajdują się informacje na temat lotów, pasażerów i biletów lotniczych zakupionych przez nich w biurze podróży w drugim kwartale 2014. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane rozdzielone są tabulacjami. Loty to 1027 wierszy z informacji o lotach, numer identyfikacyjny lotu, ID lotu, miejsce docelowe, data wylotu oraz godzina wylotu. Plik o nazwie pasażerowie to 302 wiersze z informacjami na temat pasażerów, którzy kupili bilety. ID pasażera, nazwisko, imię, adres, miejscowość oraz telefon. No i bilety TXT, które znajduje się 2251 wierszy, z informacjami na temat zakupionych przez pasażerów biletów. Numer identyfikacyjny lotu, ID lotu oraz identyfikator pasażera, ID pasażera. Przejdziemy do importu. Przystępujemy do robienia kwerend. Kwerenda pierwsza. Podaj trzy miejsca docelowe, do których wyloty odbywały się w największą liczbę dni. W zestawieniu podaj miejsce docelowe oraz liczbę dni. Tworzymy nową kwerendę z lotów, bo tu mamy miejsca docelowe i wyloty w największą liczbę dni, więc mamy tu dane. No to chyba wystarczy. Miejsce docelowe. Data, zobaczmy, mamy sobie wszystkie wyloty, na przykład do Barcelony, tu kolejne daty, jest rekordów 1027, a sobie na próbę pogrupuję, zobaczymy, czy będzie rekordów, czy nie. O, było rekordów, co to oznacza? To oznacza, że na przykład do Barcelony, czy do innych tego typu miejsc docelowych było kilka wylotów w ten sam dzień, tak? Bo akces zgrupował w tej chwili w jeden wiersz wszystkich, których dał radę zgrupować, czyli obydwie wartości w tych obydwóch kolumnach były równe. Czyli jeśli przedtem było kilka lotów do Barcelony tego samego dnia, to mamy tutaj wtedy jedną odpowiedź. I teraz co mamy podać w odpowiedzi? Trzy miejsca docelowe, do których wyloty odbyły się w największą liczbę różnych dni, czyli nie liczyć tych duplikatów, czy liczyć, tu nie piszą, więc ja bym sobie zrobiła to właśnie w ten sposób, czyli zapisuję to jako taką, którą usunęliśmy duplikaty, pomocnicza, tu usunęliśmy tylko duplikaty i stworzymy sobie nową, pustą kwerendę z tej i dla każdego miejsca docelowego teraz policzymy różne dni. I otrzymaliśmy na przykład do Barcelony 35 dni, a tutaj gdybyśmy tu włączyli policz, to otrzymalibyśmy do Barcelony 40 wylotów. Z tego widać, że 5 wylotów do Barcelony odbywało się w te same dni, co inny wylot, prawda? No dobra, ja sobie to zapiszę, zamknę, przechodzi do historii. Kwerenda druga. Utwórz zestawienie, w którym podasz nazwiska i imiona pasażerów, którzy zakupili więcej niż 15 biletów oraz liczbę biletów kupionych przez każdego z tych pasażerów. Tworzymy projekt kwerendy, bilety, pasażerowie, imiona i nazwiska, damy sobie identyfikator pasażera na wszelki wypadek, gdyby było dwóch pasażerów o tym samym imieniu i nazwisko różnych pasażerów, żeby ich rozróżnić jednak, tak? Bo dla każdego chcemy sprawdzić, ile biletów zakupił. Grupujemy po pasażerach, liczymy bilety. Tacy, którzy kupili więcej niż 15. Tu już mamy tą liczbę, teraz robimy selekcję więcej niż 15. Uruchamiamy i mamy gotowo.
To są ci pasażerowie. Kwerenda trzecia. Utwórz zestawienie, w którym dla każdego numeru miesiąca z badanego okresu podasz liczbę biletów kupionych przez osoby z Wrocławia. Tworzymy projekt kwerendy i liczbę biletów przez osoby z Wrocławia. Wszystkie trzy tabele są potrzebne, więc tak, miejscowość, Wrocław, jak to wygląda, jak to wpisano, bez polskich liter, tak, sobie skopiuję na wszelki wypadek, żeby, o, tu w kryteriach Wrocław, no to już mamy, teraz dla każdego numeru miesiąca, czyli data wylotu, z daty robimy miesiąc za pomocą, mam nadzieję, znanej już wszystkim funkcji month, miesiąc z daty, możemy dać sobie własną nazwę tej kolumnie, czemu nie, MC, dwukropek, reszta zostaje bez zmian, mamy miesiąc, mamy Wrocław i teraz dla każdego miesiąca robimy grupę, bierzemy tylko takie wyloty, gdzie miejscowość jest Wrocławiem i liczbę biletów zakupionych przez te osoby, no to cokolwiek tutaj z tych trzech tabel dodamy, musimy policzyć. Proszę bardzo. Dla kwietnia, dla maja, dla czerwca. Zapisujemy. Trzecia zrobione. Czwarte. Utwórz zestawienie, w którym podasz imiona i nazwiska pasażerów, którzy kupili bilety do dowolnego lotniska w Londynie na samoloty, których wyloty odbyły się między 8 a 10. Zestawienie posortuj rosnąco według kolejności alfabetycznej nazwisk. Tworzymy sobie teraz kwerendę, gdzie będziemy potrzebowali imiona i nazwiska pasażerów, bilety i loty. Podasz imiona i nazwiska pasażerów, którzy kupili bilety na dowolne, do dowolnego lotniska, czyli miejsce docelowe ma w dowolnym miejscu tego miejsca docelowego znajduje się słowo Londyn. Gwiazdka jest po prawej i po lewej od Londyn, czyli możemy mieć na przykład lotnisko Londyn, lotnisko Londyn Stansted. Różne tu lotniska możemy sobie, ale z Londynu, z Londynem w nazwie, o. Możemy sobie brać pod uwagę. I teraz wyloty mają się odbyć między 8 a 10. Zestawienie posortuj rosnąco w kolejności alfabetycznej nazwisk. Wyloty. Tu jest jakaś godzina odlotu. Jest. Zobaczmy, jak te godziny wyglądają. To jest godzina w formacie data godzina, prawda? Tu są wszystkie lotniska w Londynie. Wszystkie zaczynały się na słowo Londyn. Więc teraz godziny zamienimy sobie, weźmiemy z tego tylko godzinę, za pomocą funkcji hour, godzina. Mamy godzinę wylotu, teraz godzina ma być między 8 a 10, więc bierzemy 8 lub 9 godzina, nawet 9.59 i ileś tam sekund też się uwzględni, 10.00 już nie, tak ja rozumiem między 8 a 10, tak? Gdybyśmy mieli 10.00 też uwzględnić, to tu byśmy wpisali jeszcze OR 10, ale jeszcze by się przydały wtedy minuty, prawda? No wtedy byłoby chyba tu lepiej napisać kryterium na pełną datę, godzinę. Dobra, przepraszam, skasowałam 8 i 9. Dobra. Działa, ale ósemek nie ma. Nie ma wylotów o 8. Zestawienie posortuj rosnąco w kolejności alfabetycznej nazwisk. Proszę bardzo. Uruchom, zapisz i działa. Zamykamy, przechodzi do historii. I piąte. Utwórz zestawienie lotów, na które nie kupiono w biurze biletów. Podaj w nim numery lotów i ich miejsca docelowe. Czyli teraz tak, mamy sobie loty, bilety, na które z identyfikatorami, z odnośnikami do lotów, na które kupiono te bilety.
Mamy teraz zrobić zestawienie lotów, na które nie kupiono w tym biurze biletów, czyli podobno są jakieś loty, których ID nie ma w tabeli biletów. Nie ma tutaj ID lotu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niektóre są, prawda? Ale nie wszystkie, widocznie. Tu na gołym okiem nie widać, którego brakuje, ale to jest aż 2106 wierszy. Więc spróbujemy zrobić taką kwerendę, która pokaże nam sama. Czyli na dwa sposoby nawet ją zrobimy, słuchajcie. Czyli zrobimy sobie kwerendę z tabeli biletów i lotów, taką, która weźmie sobie takie ID lotu, które nie ma odpowiednika tu. Na przykład ID pasażera i snul. Tak? Czyli takie ID lotu. Mamy podać w ogóle numer lotu, a nie ID lotu, więc może to od razu zamienię. A to jest chyba właśnie numer lotu, dobra. I ich miejsca docelowe mamy podać. Czyli miejsce docelowe też podamy. Przeniosę sobie to, żeby miało ręce i nogi. Takie, które jest, które nie ma odpowiednika w tabeli biletów. Więc teraz mam pusto po tym kryterium is null. Dlaczego? Dlatego, że takich wierszy tu nie ma. Tu są loty, które się odbyły. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki typ sprzężenia. Sprzężenie to jest ta kreska, to połączenie między lotami mówi. Weź część wspólną z tych dwóch tabel. Czyli weź takie loty, do których kupiono bilety. Jakbym chciała zmienić to sprzężenie, klikam tu dwukrotnie i mówię weź wszystkie loty, czyli w tym wypadku kropka trzecia. Uwzględnij wszystkie loty oraz część wspólną. Teraz tu się pojawią takie rekordy, które mają tu puste. Patrzcie, są to te loty, które mają tu nul. I teraz już to kryterium ma sens. Is nul. Uruchom i działa, tak? Zapiszemy, a teraz zrobimy to drugim sposobem, czyli kreatorem kwerend. Kreator wyszukujący niedopasowane dane. Która tabela lub kwerenda zawiera rekordy, które chcesz mieć w wyniku kwerendy? Tabela loty, to tam są te loty, na które nikt nie kupił biletów. Nigdzie indziej ich nie ma. No tu w biletach są tylko te, które kupiono bilety, w pasażerów w ogóle nie ma loty, prawda? W lotach są te loty, które chcemy zobaczyć w wyniku działania tych, na odpowiedzi w tym, na to zadanie. Dalej. Która tabela lub kwerenda zawiera rekordy pokrewne? No właśnie bilety. Czym są połączone obie tabele? ID lotu, tak jak teraz, gdzie tu możemy sobie dowolnie zmienić to, ale nie będziemy zmieniać, domyślne jest dobre. Przyklepniemy to. Dalej. Co chcesz zobaczyć w wyniku? Numer lotu i miejsce docelowe. Dalej. Piękną nazwę akces wymyślił. Jak chcesz nazwać swoją kwerendę? Obiekt loty nie pasuje do obiektu bilety. No, niech sobie będzie. Zakończ. I co dostaliśmy? To samo. Teraz jeśli chcielibyśmy, nie wiem, coś zmienić w tej kwerendzie, coś posortować, uporządkować, jeszcze poddać jakimś filtrom, to mamy tak samo widok projektu. Możemy się przyjrzeć, co on tu zrobił. Zobaczmy, kreator zrobił dokładnie to samo, co ja zrobiłam tutaj. Proszę bardzo. Tak, dokładnie to samo. I to wszystko na dziś. Zadanie uważam za zamknięte. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych moich filmach.